Cześć, z tej strony Bronek. Witam w mojej crazy pracowni. Zapraszam na lekcje ciekawych i praktycznych rozwiązań. Jedno jest pewne, nudzić się nie będziemy. Zapraszam. Dzisiaj na warsztat wjeżdża sałatka jarzynowa. Tak, dobrze słyszeliście, sałatka jarzynowa. Jako i zbliżają się święta, na bazie moich życiowych obserwacji zauważyłem, że nasi staruszkowie uwielbiają tą potrawę. Istnieją dwie szkoły sałatki jarzynowej. Pierwsza to taka z kukurydzą, a druga bez. Chociaż ja lubię te żółte kuleczki, to i tak nie rozumiem, czemu do sałatki jarzynowej się je dodaje. Sam pamiętam, jak zawsze babcia na święta dodaje po 200 kg tych żółtych kuleczek. Jasne, dodaje niby to smaka, ale zachowajmy oryginalność. Ale bez przedłużania, czas wkroczyć w akcję i rozbroić te warzywa. Dobrze, zatem jedźmy. Okej. Dało się. Nie pytajcie jak. Dobrze, w takim razie będą nam potrzebne kilkanaście składników. Groszek, jajka, cebula, musztarda, majonez, ogórki, jabłko, ziemniak i marchewki. Teraz zaczyna się prawdziwa przygoda. Przygoda z obieraniem. Dla początkujących wybierzmy obieraczkę. Jeszcze jedna mniejsza uwaga. Pamiętajcie, żeby to robić przy uwadze rodziców. Weźmy ziemniaka i przytrzymujemy tak obieraczkę przy ziemniaku i ściągamy ją mocno w dół. Jak się nam udało zarazem, za pierwszym razem, to robimy tak drugi raz. Pamiętajcie, jak zostaną takie mini elementy, możecie to skroić albo to zostawić. Okej, cięższa wersja jest taka, że bierzemy nóż. Weźmy teraz marchew. Przytrzymanie jest proste. W tej ręce, której trzymamy nóż, musimy sobie tutaj przytrzymać kciukiem. Jeżeli jesteście leworęczni, to lewą. Jeżeli prawo, to prawą. O, tak bierzemy. I tak samo ściągamy. Że nóż ściągamy do siebie. O, mi się akurat tak jakoś udało. Pamiętajcie, tak samo przy rodzicach to róbcie. I pamiętajcie, żeby sobie tak nie ściągnąć, żeby sobie palca ściąć, bo... O, mi się akurat udało tyle. Jednak dla osób, które chcą już lever hard zrobić, weźmy, broń bogów, topór. O, wielki Optimus. Ta się marchewka też przyda. Zróbmy to. Udało się. Dobrze, teraz poproszę moją asystentkę. Mamo, weź mi staw te warzywa na pani. Dziękuję. Poczekajcie. Gotowe. O, dzięki. Okej, tu sprawa jest prosta. Jak mamy ugotowane warzywa? Pierwsze, co zwracam uwagę, jak są ugotowane, je się łatwiej kroi. I jeszcze jedna rzecz, kroicie na desce. Ponieważ ja kiedyś pokroiłem na blacie ser i moja mama tak się wydarła na mnie, bo były takie rysy, że prędko zbiwałem. Ja biorę technikę obierania marchewki taką, że kroję sobie na talarki, czyli jakby tak przekrajam. Cyk, cyk. No i przykrójmy ten cały kawałek na talarki. Bierzemy po jednym talarku i przekrajamy na cztery. Czyli najpierw tak przekrajamy, a potem jeszcze raz trzeba go przykroić, tylko z odwrotnej strony. I tak robimy ze wszystkimi. Czyli raz środek, teraz z drugiej strony, cyk. No i jeszcze raz, cyk, no i cyk. Marchewka pokrojona? W takim razie wrzucamy warzywa do miski. Warzywa wrzucamy w dowolnej kolejności. Oj, wpadło. Kilka, dobra, zbierzmy szybko. Drugą metodę krojenia pokażę wam na pietruszce. Pietruszkę kroimy w paski. Bierzemy sobie o tak i kroimy na paski. Ops. No, mi się tyle zmieści. Weźmy jakiś jeden pasek, poczekajcie. Okej, weźmy ten. I ten pasek, co mamy pokrojony, musimy pokroić na kolejny pasek. Okej. A następnie, jak mamy pokrojone takie dwa paski, musimy pokroić na kosteczkę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wrzucamy pietruszkę do miski. Bierzmy nożek, z nożykiem łatwiej. I kroimy dalsze warzywa. Warzywa pokrojone. Ha, procizna, co nie? Stół posprzątany, warzywa pokrojone. Teraz przyprawiamy. Okej. Wszystko mieszamy w wielkiej misce. Do przyprawienia będą nam potrzebne majonez, musztarda, sól, pieprz. Bierzemy
majonez. Żałujemy majonezu oraz musztardy. Nadajemy tyle, ile chcemy. No, ja dam dużo, kurczę. Okej, okay. Majonez dodany. Bierzemy musztardę. Musztardy też nie żałujemy. Pamiętajcie też, że musztarda jest dosyć ostra, więc też nie przesadźcie z tym. Musztarda dodana. Bierzemy sól. Solimy, ile się da. I ostatni składnik, pieprz. Teraz bierzemy dużą łyżkę i wszystko mieszamy. Sałatka wymieszana jest gotowa do konsumpcji. Ja się zabieram za jedzenie, a z wami się żegnam. Do następnego odcinka.